Konstanty Usenko, buszujący w rosyjskiej kontrkulturze. Odcinek 8. Dzisiaj czas na ojca rosyjskiego rock'n'rolla Borisa Grebienścikowa, inaczej BG. Nie widział wczoraj nowy film, ja wyszedłem z zala takim, że jak раньше. Grebienścikow, BG, absolutny fundament rosyjskiego, rodzickiego rock'n'rolla. Od samego początku, od lat 70. Trudno nawet o nim opowiadać, bo za dużo znaczy dla całej rosyjskiej kultury. Duch rock'n'rolla, duch hipisowskiej rewolty końca lat 60. Wszystko to przetłumaczył na rosyjski Boris Grebienścikow. Zrobił to na swój własny sposób. Od urodzenia związany z Leningradem, z Petersburgiem. Petersburska inteligencja. Zespół Akwarium stał się najsłynniejszym symbolem hipisowskiej Rosji. Tłumaczami na język rosyjski dorobku anglosaskiego rock'n'rolla. Jakby to dziwnie nie brzmiało. Tylko że ich muzyka była przede wszystkim akustyczna i wykraczała daleko za rock'n'rollowe ramki. Każdy ich album był inny. Wszystkie na początku lat 80. rozchodziły się po całym ZSRR, były kopiowane z prędkością światła. Korzeniami wyrastali z ballady bardów i poezji śpiewanej, ale też z amerykańskiego bluesa i folku, free jazz, później reggae, eksperymenty nowofalowe, motywy etniczne, wpływy celtyckie, ale i buddyjskie. Jeden wielki miszmasz. Ale przede wszystkim Akwarium nie było zespołem, tylko komuną. Kto odkroje dwier bezstraszny jak pies, majster much, sobiesiednik strykos. O głosie BG mówiono, że jest jak petersburska biała noc. Jego ojciec był inżynierem, matka prawniczką. Wychowała go babcia, która przeżyła blokadę Leningradu. Studiował matematykę, później socjologię. Jego przygoda z undergroundem zaczęła się w 1974 roku od eksperymentalnego teatru na uniwersytecie. Dzięki znajomości z Artiomem Troickim, dziennikarzem z Moskwy, najbardziej zasłużoną osobą w Rosji dla propagowania rockowej kultury. Dzięki perfekcyjnej znajomości angielskiego poznał dużo zespołów, tłumaczył teksty. Był jednym z założycieli pierwszego rockowego samizdatu Roxy. Wielki wpływ miały na niego ballady Boba Dylana. Swój pierwszy album nagrał razem z Mike'iem Naumienko z zespołu Zoa Park. Bluesowa piosenka Daj mi się napić wody z pociągu stała się hymnem radzieckich travelersów, hipisów nazywających siebie systemszczykami. Przełomowym momentem dla Akwarium był festiwal w Tbilisi, który odbył się w 1980 roku. Wiosenne rytmy. Ruch sceniczny Akwarium, spontaniczny rockowy performance, stał uznany za obrazoburczy przez funkcjonariuszy komsomołu. W czasie koncertu BG wykonywał z gitarą gesty Jimiego Hendrixa, leżąc na scenie. Wiolonczelista Siewa Gakiel stawiał na nim wiolonczele, a fagocista udawał, że strzela z kałasza w stronę widowni. Jury festiwalu w Tbilisi dostrzegło w tym zachowania o charakterze homoseksualnym. Informacja dotarła natychmiast do odpowiednich organów. Przedstawiciele gruzińskiego komsomołu oburzali się. To nie muzycy, tylko jacyś degeneraci. Po powrocie z festiwalu Grebienścikowa wyrzucono z pracy. Musiał zacząć wszystko od zera. Właśnie wtedy stał się częścią leningradzkiego pokolenia dozorców i stróży, o których wymyślił piosenkę. W 1981 roku Akwarium stało się pierwszym członkiem dopiero co utworzonego leningradzkiego rock klubu. W instrumentarium Akwarium to m.in. wiolonczela, skrzypce, flet, fagot, fortepian preparowany i masa przeszkadzajek. Siermiężne radzieckie realia. W swoich tekstach BG traktował z dobrotliwą ironią. Chciał wskrzesić duch artystycznego Petersburga, który w międzyczasie został unicestwiony. Absurdalny humor, trochę magicznego realizmu, głęboko outsiderska postawa. Kasetowym i szpulowym przebojem Akwarium stała się piosenka reggae Arystokrata. Oni przechodzą na zielonym świetle. Mógłbym dać im kilka rad, ale oni zawsze wiedzą lepiej, gdzie jest masło, a gdzie chleb. Siedzę na dachu, bardzo mi się to podoba.
palę sensemilla jak arystokrata i siedzę na dachu. Jesteśmy na kryszy i ja ocie na rad. Siedzenie na dachu w tym tekście nie jest tylko przynośnią. W Leningradzie picie wina i palenie trawy na dachach kamienic było już dawną tradycją. Psychodeliczne echa w studyjnych nagraniach stały się wizytówką zespołu. Najbardziej psychodeliczny i pełen nonsensu album to Trójkąt, Triugolnik. Obrazoburczy, wyrafinowany odpowiednik Beatlesowskiego Sgt. Pepper. W miniaturkach z eteryczną aranżacją pojawiają się pokrzywione postacie z radzieckiego świata. Pojawiają się też magiczne postacie, jak z poetyckich animacji Jurija Norsztajna. Później Grebieńsikowa pochłania Nowa Fala. W muzyce i wizerunku staje się uderzająco podobny do wczesnego Davida Bowie. Tak samo eksperymentuje i zmienia skórę jak kameleon. To время луны. У нас есть шанс, у нас есть шанс, которым нет правил. Później przychodzi etap buddyzmu tybetańskiego, hinduizmu, zen. Ale też inspiracje balladami bardów emigrantów z początku XX wieku, takich jak Wertyński. Jednym z popularniejszych utworów Akwarium staje się piosenka Złote Miasto, przeróbka pieśni barda Chwaścienki, metafora przedrewolucyjnego Petersburga. Jeszcze zanim zaczęła się pierestrojka, Akwarium już było podziemnym zespołem numer 1 ZSRR. Z początkiem pierestrojki, lewitujący nad światem taoista dołączył swój głos do reszty. Oto kilka jego tekstów z tego okresu. Stoisz na baczność na warcie, twoja dusza tańczy breakdance. Marzysz, że jesteś generałem, marzysz, że jesteś cudotwórcą. Cały świat jest dekoracją i nagle pojawiasz się ty. Co za barany. Moje słowa nie są zbyt dobre, ale nie są też zbyt złe. Im więcej powiemy, tym większa będzie nasza wartość. W pracy jesteśmy jak w bagnie, w łóżku jesteśmy jak na wojnie. Wszyscy są pewni swych racji, słupy od dawna splątane. Nie mówię, że jestem lepszy, może nawet gorszy. Co za barany. Przykro, bo moglibyśmy być po prostu ludźmi. Pokolenie dozorców i stróżów to hymn o undergroundowych artystach, pracownikach kotłowni i parkingów, spędzających noce w piwnicach, barakach i stróżówkach, o jedynych prawdziwie wolnych obywatelach radzieckiego świata. Pokolenie dozorców i stróżów zagubili siebie nawzajem w bezkresnej przestrzeni. W czasach, gdy co trzeci jest bohaterem, oni nie piszą artykułów, nie wysyłają telegramów. Oni stoją jak schody, gdy rozżarzona nafta spływa z piętra na piętro. Kiedy gorący nieft chleje przedarzany na etaż. Już 70 lat prowadzimy tę wojnę. Uczono nas, że życie to bój, ale według najnowszych danych wywiadu walczyliśmy sami ze sobą. Widziałem generałów, oni jedzą i piją naszą śmierć. Ich dzieci wariują, bo nie wiedzą, czego jeszcze więcej chcieć. Nasza ziemia zardzewiała, cerkwie pokryły się smołą. Jeśli chcemy mieć dokąd wracać, to musimy już iść do domu. Ta ziemia była nasza, dopóki nie ugrzęźliśmy w walce. Umrze, jeśli będzie niczyja. Pora już zwrócić ją sobie. W międzyczasie BG przeszedł mnóstwo różnych etapów. Stał się stałym gościem w USA, zdążył stać się dobrym znajomym Davida Bowie, poznał Debbie Harry, Davida Byrna, Roberta Gilmura, innych wielkich rockowej sceny. Nagrał dziesiątki albumów, wycofał się do swojej buddyjskiej pustelni, nagrywał kolejne wariacje na temat pieśni bardów, nagrał leningradzkie pieśni z czasów blokady, dużo piosenek antywojennych, ale też dużo abstrakcyjno-filozoficznych. Zdążył się stać kanoniczną postacią dla rosyjskiej kultury i autorytetem dla ludzi różnych opcji politycznych i światopoglądowych. Wydawałoby się, że zawsze jest obok, ponad codzienność, ale wydarzenia połowy lat 10. zweryfikowały to. Nad nami rozwiórnota jest zimnie z nami. Nie tlic u tych, kto против, nie tlic u tych, kto z nami. Nie smij podchodzić, пока ты не скажешь, кто ты такой. Aktywność twórcza BG jest dziś wzmożona jak dawno nie była. Jego głównym medium jest YouTube. W drugiej połowie lat 10. powrócił do koncertowania w przejściach podziemnych, jak robił jeszcze w Leningradzie lat 70. Najważniejszy dla niego jest bezpośredni kontakt z ludźmi. YouTube mu na to pozwala. Przez cały czas naucza, jak żyć obok systemu i nie dać się zwariować.
także w czasach pandemii, by uspokoić ludzi, dać im nadzieję i światło w tunelu. Paszą won, Babilonie, Babilonie, paszą won. Ryczysz dziś jak ranny słoń, ale dziś jesteś już martwy, jesteś tylko własnym klonem. Paszą won, won, Babilon. Żegnam się z wami, to był ostatni odcinek z tego sezonu, ale już niedługo znów się spotkamy. Trzymajcie się. Babilon.